wczesne użycie w pierwszych minutach od wystąpienia objawów, użycie defibrylatora skutkuje największym prawdopodobieństwem powodzenia akcji, czyli skuteczność defibrylacji zwiększa do 75%. Cała inicjatywa wzięła się stąd, że któregoś dnia po prostu otrzymałam informację od jednego z rodziców w szkole, do której chodzą też moje dzieci, czy mogłaby Rada Dzielnicy taki defibrylator zakupić, ponieważ jedno z dzieci, właśnie tych rodziców, ma jakiś problem sercowy czy też zdrowotny. I wtedy właściwie zaczęła się ta moje myślenie o tym, jakby to sformułować. Nie ma za dużo tych defibrylatorów rzeczywiście na tej części, w której mieszkam, czyli Półwieś, Zaodrze, tam jest bodajże jeden, jeżeli ja dobrze kojarzę, więc to są takie rzeczy, których po prostu brakowało w tej części miasta. Zewnętrzne instalacje są tak dostosowane, żeby czas na zdobycie defibrylatora do momentu przyjścia do poszkodowanego z defibrylatorem był jak najmniejszy. Dostępne są 24 godziny na dobę, czyli niezależnie, czy będzie ktoś akurat w pomieszczeniu, czy będzie w godzinach wieczornych, gdzie pomieszczenie i cały budynek jest nieczynny i zamknięty. Te lokalizacje są dostępne 24 godziny na dobę. Zakiełkowała mnie taka myśl, że być może powinniśmy to zrobić inaczej. Nie tylko jeden defibrylator w jednym miejscu, na przykład na Półwsi, tylko zrobić coś wspólnego dla wszystkich tych dołączonych czy połączonych dzielnic w dzielnicę 12. Czyli dla Sławic, dla Bierkowic, dla Wrzosek i dla Półwsi. I stąd inicjatywa powołania właśnie tych defibrylatorów do życia, tak bym to ujęła, i zrobienia takiego wspólnego projektu dla wszystkich tych dzielnic. Drugim takim projektem były też nasadzenia. I to bardzo pięknie też pokazało, że ludzie w tych dzielnicach chcą wspólnych projektów, czyli takich, które łączą wszystkie dzielnice, dają coś wspólnego. No i właśnie te defibrylatory były tym, co tak naprawdę scaliło. I stąd ich jest aż 6. Jeżeli chodzi o defibrylatory automatyczne, tak naprawdę różnią się między sobą budową, wyglądem, natomiast cały mechanizm generalnie jest taki sam. Musimy włączyć urządzenie, przykleić elektrody, czekać na analizę rytmu serca i defibrylator podejmie decyzję, czy defibrylacja jest wskazana, czy niewskazana, i nacisnąć przycisk defibrylacji i uciskać klatkę piersiową, jeżeli tego wymaga sytuacja. To miało bardzo duży odzew społeczny, to znaczy nasi i mieszkańcy, i z innych dzielnic uważali, że to jest bardzo cenna inicjatywa i że należy ją popierać. Stąd też były głosy z innych dzielnic na właśnie te projekty. Natomiast mam nadzieję, że po prostu jest to też jakiś kierunkowskaz dla pozostałych dzielnic, które są teraz połączone, bo mamy inną strukturę niż była jeszcze w 2018 czy 2019 roku na początku, że ważne jest to, że może robić wspólne projekty, niekoniecznie tylko dla swojej jednostki urbanistycznej czy dla kiedyś dawnej małej dzielnicy, tylko dla wspólnych dzielnic. Bo takie projekty rzeczywiście są bardzo dobrze przyjmowane, a przede wszystkim dają też pogląd, że musimy myśleć nie tylko o sobie i o tym, co mamy tutaj wokół siebie, ale w kontekście szerszym, tak, że jest to potrzebne dla większej ilości społeczeństwa, dla większej ilości mieszkańców. Niekoniecznie muszą być to projekty związane z tu i teraz, ale być może coś na przyszłość. Wiadomo, ten defibrylator byłoby dobrze, gdyby nigdy nie był użyty, bo to oznacza, że coś się niedobrego jednak wydarzyło, ale z drugiej strony jest to też coś, co podnosi naszą świadomość w ratowaniu życia.